Tak. Także szanowni państwo, witam serdecznie na, mam nadzieję, w przyszłości, niedługiej przyszłości Placu Budowy, czyli na ulicy Dywizjonu 303. Jesteśmy dzisiaj tutaj z mieszkańcami, chcieliśmy podzielić się informacjami dotyczącymi historii przede wszystkim tej przebudowy, bo nie wiem, czy państwo pamiętają i wiedzą, ale w 2016 roku w projekcie budżetu już znalazł się zapis, że ta ulica będzie remontowana. I w budżecie w 2017 roku, kiedy byłem już, miałem być przyjemność radnym, przegłosowany budżet został i remont tej ulicy. No niestety wiemy, jaka była sytuacja finansowa wtedy miasta i z końcem maja doszło do zdjęcia z budżetu miejskiego tej inwestycji. Przypominam, to był maj 2017 roku na rzecz ulicy Ikara, poniekąd no, ulicy, że tak powiem, strategicznej dla tego osiedla i trudno było się dziwić, jeżeli nie było wtedy środków finansowych na modernizację dwóch ulic. Władze miasta wybrały wtedy ulicę Ikara. Natomiast musieliśmy kilka dobrych lat czekać. Myślę, że to minął szósty rok i na dzień dzisiejszy chciałbym powiedzieć kilka słów o historii. Jeszcze raz wrócę do tego. Był to rok 2017. 2017 maj zdjęta inwestycja. W 2018 roku zaplanowaliśmy w budżecie środki finansowe na dokumentację w wysokości 100 tysięcy złotych. Natomiast ta dokumentacja była, obejmowała tylko część ulicy Dywizjonu, nie obejmowała odnogi, która znajduje się przy budynku Poczty Polskiej, co zostało uzupełnione w roku 2021 i dzisiaj mamy rozpisany przetarg. Mam nadzieję, że nie będzie wielkich perturbacji z tym przetargiem. Kwota zaplanowana, o ile dobrze się nie mylę, to jest 4 200 000 na remont tej ulicy. Tutaj mają być wymienione, powiedzmy, wszystko, tak? Oświetlenie nowe, chodniki nowe, jezdnie nowe, miejsca postojowe nowe. I też chciałbym państwu powiedzieć o jednej rzeczy, bo ja pamiętam rok 2018, kiedy z Maciejem Glamowskim, wtedy radnym Rady Miejskiej Grudziądza, spotkaliśmy się z mieszkańcami na ulicy Ikara i między innymi rozmawialiśmy o ulicy Dywizjonu. I wtedy mówiliśmy, że dołożymy wszelkich starań, jeżeli będzie nam dane, żeby ten projekt zrealizować. No i dzisiaj, że tak powiem, w jakiś sposób zaczyna się to ziszczać, za co chciałbym serdecznie też podziękować prezydentowi. Ale nie chciałbym zbyt wiele zabierać głosu. Może oddam głos mieszkańcom, którzy wypowiedzą się. Wiemy, ile tu czekaliśmy na remont tej drogi. Ja nie mieszkam dokładnie 30 lat, czy ponad 30 lat na ulicy Dywizjonu, ale na pewno mieszkam powyżej 30 lat na osiedlu Lotnisko. Po prostu mieszkam gdzie indziej, ale tu są mieszkańcy, którzy z krwi i kości, że tak powiem, od początku tego osiedla mieszkają i może prośba taka, żeby powiedzieli, jak ta droga się ma. Co ja bym chciał powiedzieć? Wprowadziłem się tutaj na osiedle Lotnisko, jak jeszcze była budowa, no bloki oddawali jakieś tam, rośnie jakieś tam ileś tam sztuk. W każdym razie ta ulica, która jest Dywizjonu, bo też mieszkam na Dywizjonu, jak była rozjeżdżana przez ciężkie pojazdy budowlane, nie była wyremontowana, jest tylko jakoś tam zalepiana jakimś tam gryzem, która, no jakieś tam ratują tą ulicę, ale to nie tak nie powinno być, bo tu jest praktycznie koniec osiedla Lotniska i praktycznie tu się nic już nie dzieje. Nie wiem, czy tu jest Bangladesz, bo ja to cały czas powtarzam i w spółdzielni mieszkaniowej i mówię tu w tej chwili do telewizji. Mieszkamy tutaj tacy osieroceni, bo inne osiedle mają już piękne lampy, piękne ulice, piękne chodniki, a osiedle Lotnisko ostatnie było wybudowane i ostatnie praktycznie jest zaniedbane. Nikt nie dba w ogóle o to osiedle, nikt. I mam taką prośbę, że może prezydent miasta by trochę przyczynił się do rozwoju tego osiedla tutaj, żeby nam tu poprawił ulice, chodniki, tak tu mówi pan przewodniczący, żeby wreszcie tu coś, jakaś cywilizacja zajrzała na to osiedle, bo naprawdę jest tragedia. Dlatego ten remont będzie. Dlatego ten remont, tak, oczywiście. No, chodzi nam o ten remont, żeby wreszcie coś tu się działo na tym osiedlu. Bardzo cieszę, że w końcu ktoś dopiął remont naszej ulicy, bo tutaj od 10 lat mieszkamy. No, dziury, wiadomo, wreszcie po prostu chodzi o to, że jak
kto się podejmuje tematu i go dopina, to jest to. I wreszcie będziemy mieli dobrą ulicę wizerunkowo, komfortowo, wiadomo, będzie i bezpiecznie pewnie. Jesteśmy na etapie przetargu, tak? Mam nadzieję, że oferty będą złożone do 10 czerwca, bo 10 czerwca o 10.30, 9.30 mija termin składania ofert. Natomiast zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, czas na realizację tej inwestycji to jest 31 maja 2023 roku. Zresztą Zarząd Dróg Miejskich wypowiadał się na ten temat, że będzie to inwestycja etapowana. Część będzie zrobiona w tym roku z budżetu tegorocznego, kolejna część będzie zrobiona, że tak powiem, ta końcowa część z budżetu przyszłorocznego. Ile to będzie kosztowało? Znaczy w budżecie mamy zapisane około 4 200 000, jeżeli pamięć mnie nie myli. Natomiast też mam nadzieję, że musimy wziąć pod uwagę to, że oferty, które będą złożone, nie wiemy jaka będzie cena, tak? Natomiast ostatnie, o które bardzo, że tak powiem, zabiegałem, czyli ulica Zaciszna i Miłoleśna, one się mieściły w tym budżecie, także myślę, że jest to dobrym prognostykiem dla ulicy Dywizjonu, że się zmieścimy w kwocie 4 200 000 zł.